Siemano, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Zwykli Dzieci. Tym razem tak nietypowo chciałbym wam przedstawić takie małe zmiany na moim kanale. Po pierwsze przemyślałem temat ogólnie w co mam grać, co byście chcieli na kanale widzieć itd. itd. Mamy kilka gier do nadrobienia. Na pewno mamy Perception do nadrobienia na kanale. Na pewno mamy Assassina. Na pewno mamy... I chciałbym ukończyć te gry, na pewno. Evil Within 2, czyli horror. To, co michaczki lubią najbardziej na moim kanale, jeżeli chodzi o straszaki. I tak. Zbliża się Hunt. Hunt to gierka, która jest... bazuje na silniku CryEngine. Czyli mamy graficzkę jak w Crysisie. Jest to horror. Myślę, że wam się spodoba. Myślę, że wam się spodoba i odpaliłbym. Pupk mi się troszeczkę znudził. Gwint o dziwo mi się w ogóle nie znudził i chciałbym go nagrywać i będę go nagrywał. Może nie będę was tak katował na live'ach. Ja sobie wolę po prostu pograć na laptopie moim kochanym od Asusa w łóżeczku. Także jak część z was jęczy, psioczy, że za dużo gwinta, to ja sobie z tego gwinta będę grał potajemnie. No. I chciałbym te gierki ogrywać. A, jeszcze Kingdoms Come. Gra, która jest po prostu genialna. Totalnie mnie nie zawiodła. Ma bugi, ale ma to coś, co mnie urzekło w Gothicu. Gothic miał bugi, ale RPG z krwi i kości, wspaniały. Ukochane i tutaj ta gierka po prostu mnie zaskoczyła, bo tak jak kiedyś był Crysis, który totalnie oczarował graficznie, ale fabularnie też był fajny, Crysis 1, to, że można było na różne sposoby przejść misję, mi się niesamowicie podobało, tak tutaj tak samo. Znaczy tak samo, no może nie dokładnie tak samo, Ale na kilka sposobów da się przejść misję, co mi się niesamowicie podoba. I chciałbym przejść do końca tą grę. Czy będziecie jęczeć, piszczeć, rzucać pomidorami, ziemniakami? Ja chciałbym grać w tą grę, bo mi się po prostu cholernie podoba i wątpię, żeby mi się znudziła. A czas gry to jest co najmniej 30 godzin, a przewidywane jakieś 90-100, więc... Mamy połowę Wieśka, bo Wieśka przechodziłem w 170-180 godzin. Przepraszam, ale no niestety, to zajmie mi dużo czasu. No i do rzeczy. Chciałem zrobić, małymi krokami chcę upgrade'ować kanał. Chcę być lepszym YouTuberem niż jestem. I zrobiłem teraz zmianę na Discordzie. Zmiana na Discordzie to takie odświeżenie. Ja was bardzo, bardzo, bardzo zapraszam serdecznie na Discorda, na grupę i na fanpage na fejsie. Jako, że YouTube nie zawsze daje powiadomienia, nie zawsze możecie mieć szansę na to, że oczywiście pamiętajcie o dzwoneczku na YouTubie, ale nie zawsze możecie mieć szansę, że wam YouTube wyświetli powiadomienie o live. Naprawdę, różnie to jest. To czasem działa z opóźnieniem, typu po godzinie możecie dostać i na przykład będzie po live. Bo wczoraj zrobiłem 3 live'y, gdzie był Minecraft, gdzie był Gwint i gdzie był Kingdoms Overcome. To były 3 live'y oddzielne. Wątpię, żebyście dostali 3 powiadomienia, a jak już dostaliście, to za późno. Więc uważajcie, patrzcie na Discorda, fanpage i grupę. Polecam. Co do Discorda jeszcze. Zrobiłem taką reorganizację, żeby było wam wygodniej. Dodałem rangi. Rangi teraz wyglądają tak, że typowa ranga zwykłego widza, który jest nowy, no to ma ograniczenia. Ograniczeniem jest to, że nie możecie wywoływać wszystkich. Nie możecie na niektóre
wchodzić kanały. A to dlatego, że no, nowi mogą psocić, jakoś tam robić jakieś niemiłe, dziwne rzeczy. Typu ktoś będzie sobie grał na kanale gamingowym i ktoś wejdzie, zacznie coś tam jęczyć i tak dalej. No więc zrobiłem takie małe ograniczenie. Dodałem rangę otuchy. Ranga otuchy to jest dla... Niestety ręcznie muszę ją przydzielać, więc to jest lipa. Ale to jest ranga, którą dostają widzowie, którzy są często na live, których widzę, którzy się udzielają, którym ufam. Więc warto zdobyć tą rangę. Więc jak widzę was, jesteście długo ze mną na kanale, to jak zobaczę was na tym Discordzie, klepnę wam te otuchy. Kolejna ranga to jest sponsor. Sponsor, wiecie co to jest sponsor na YouTubie? Tak, normalnie sponsorują mnie. Jeżeli macie sponsora u mnie na YouTubie, to Discord się synchronizuje i dzięki temu mamy od razu powiązanie kont. On wie, tylko że musicie na Discordzie powiązać swoje konto YouTubeowe. Koniecznie. Inaczej nie wyłapię tego automatu w życiu. Więc radzę wam połączyć Discorda z YouTube'em i będzie dobrze. Oczywiście to jest w opcjach Discorda, w opcjach swojego konta. Zerknijcie, polecam. I sponsorzy mają swój czat. Dzięki temu ja będę mógł robić specjalne losowania. Bo co miesiąc mam prenumeraty, co miesiąc Humble Monthly Bundle. Ja nie wszystkie gry, które dostaję z tej paczki, nie we wszystkie będę grał. Jestem kolekcjonerem, lubię mieć dużo gier na Steamie, ale nie wszystkie będę grał. I chciałbym robić losowanie comiesięczne. Któryś dzień, nie wiem, 10 dzień każdego miesiąca, czy coś takiego, losowanie na Discordzie dla sponsorów klucza kluczy do gier. Właśnie z Humble Monthly Bundle. To było fajne, bo mielibyście coś, sponsorzy by mieli coś dodatkowego, jakieś profity. Wiadomo, nie dam rady wszystkim sponsorom dać klucza, więc musi to być losowanie. I myślę, że to będzie coś fajnego właśnie dla sponsorów. Jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły, jak dopieścić naszych sponsorów, piszcie w komentarzach, jak najbardziej. No bo wiadomo, oni mają możliwość na czacie pisania różnymi emotami z kanału, ale może jeszcze jakoś fajniej można podziękować sponsorom za to, że wspierają kanał mnie. Dużo otuchy dla was. Kolejna sprawa. Jeszcze mamy rangę razem moderator, administrator, oczywiście, i są jeszcze trzy liderki. To jest ranga dla dziewczyn, które dopingują mnie, wspierają mnie na czatach, na live'ach, które nakręcają publikę i zachęcają do interakcji. Jak są nowi widzowie, warto ich wciągnąć w wir, pokazać w tej rozmowie, pokazać, że my mamy najlepsze community, sympatyczne, przyjazne, pomocne. I właśnie te trzy liderki, tak jakoś wyszło na live, że je mam. Po prostu kilka dziewczyn spowodowało, że ten live żyje, czat żyje i zachęcają ludzi do rozmowy. Za co dużo, bardzo, bardzo, bardzo wam dziękuję. I to jest właśnie specjalna ranga na Discordzie dla nich. Niech one sobie tam gadają, knują, wymyślają różne ciekawe pomysły. Tyle. Również ty możesz zostać moją cheerleaderką. Okej. Okay. Także... Gender? Nie. Dobra. To się wytnie albo i nie. Więc to są takie małe kroczki. Mamy również, jak widzicie, sprzęt do nagrywania jest lepszy. Chcę poprawić jakość tych filmików, jakość nagrywania, sprzętu, unboxingów i tak dalej. Gwint Plenerze myślę, że się przyjął i to jest ciekawa opcja, która nam daje niesamowicie dużo możliwości.
I co? Będę powoli planował nad jakimś usystematyzowaniem pracy, w zasadzie zrobieniem jakiegoś harmonogramu, jeżeli chodzi o live. Przydałoby się też od Was taki feedback, informacja, kiedy najchętniej oglądacie live'y. Ja rozumiem, że też lubicie oglądać odcinki, bo nie zawsze macie ochotę, znaczy nie zawsze macie czas obejrzeć live, więc te wycinki muszą się pojawiać. Ja doskonale to rozumiem i będę musiał tak robić. Ale powiedzcie mi, w jakie dni najbardziej Wam pasują live'y? Jak zbiorę jakąś statystykę, to może się uda coś ogarnąć. I wtedy ja zrobię, a tak mi pasuje, wtedy mi pasuje, bo codziennie nie da rady robić live'ów. Niestety przykro mi bardzo. Widzicie, że ja robię to w kratkę, to jest strasznie. A jak jakoś to usystematyzuję, może coś tam ogarnę, może mi się jakoś, może jakoś w życie zsynchronizuję z live'ami, z wszystkim, że jednak będą one stałe, stabilne o tej samej porze. A chciałbym, żeby tak było, bo no przepraszam Was, niesamowicie różnie wychodzi, kurczę, w życiu i no niestety nie jestem w stanie robić tego codziennie, a słabo, że się czasami nie odzywam, że nie ma live'a, że czekacie. Przykro mi bardzo, że dopuściłem do takich akcji i przepraszam Was. Jeszcze mam w głowie właśnie odcinki. Jeżeli są odcinki, to o której godzinie najbardziej byście chcieli widzieć odcinek? To też ma duże znaczenie, bo ja wtedy pyknę, że nie wiem, o 16, o 15, o 14, albo żebyście chcieli na przykład o 7 jeden odcinek jakiś, a o 16 drugi. YouTube nie lubi, jak się na przykład, jakbym dał 10 odcinków z jednej gry, to by mnie kurde zaraz YouTube pobił za to, że ja spamuję. Whatever. Więc nie chcę tego robić, a chciałbym, że tak powiem, no od Was wiedzieć, jak Wam będzie najlepiej. Bo to dla Was są te filmiki, nie dla mnie. Dobra, to tyle z gadania głupot. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, że jesteście, że wspieracie mnie. Każdy komentarz jest dla mnie ważny. Fajnie, że piszecie, lubię z Wami gadać. Zapraszam do udzielania się ile wlezie, naprawdę. Odpisuję na Wasze komentarze prawie że wszystkie. A jak są bardzo sensowne, to na 100% odpiszę. Trzymajcie się, do zobaczenia. Otuchy, dzięki, że jesteście.